operacja chirurgiczna to dopiero początek drogi u pacjentki, która dowiedziała się, że ma raka piersi. Nad tym, żeby po zakończeniu leczenia zachowała sprawność fizyczną, dobrą kondycję psychiczną i prawidłową masę ciała, czuwa cały sztab specjalistów z programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi. Prześledźmy ścieżkę pacjentki w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Diagnozę otrzymałam 2 lata temu. Usłyszałam, że mam raka piersi złośliwego z przerzutami do węzłów chłonnych. Otrzymałam cały plan leczenia, jaki będę miała, czyli chemia, operacja, naświetlania oraz możliwość do przystąpienia do projektu związanym właśnie z profilaktyką obrzęku limfatycznego. Obrzęk limfatyczny to jest nagromadzenie limfy w tkankach kończyny, akurat tu mówimy o kończynie górnej strony operowanej. Z tego też powodu kończyna zaczyna zmieniać swój wygląd, czyli jest coraz większa, czyli coraz grubsza, a z kolei z tego coraz cięższa. Zaproszę Panią tutaj na wagę. Tak, trzeba stanąć na tych srebrnych polach. Teraz można już wziąć te uchwyty w ręce i ręce odsuwamy delikatnie od ciała. I musimy chwilkę zaczekać. Bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowej masy ciała. Taka, którą Pani ma obecnie, jest jak najbardziej w porządku. Prawidłowa masa ciała, zbilansowana, zdrowa dieta będą bardzo ważnym elementem procesu leczniczego chorób onkologicznych. W raku piersi ma to też szczególne znaczenie, ponieważ jednym z czynników ryzyka rozwoju choroby onkologicznej jest nadmierna masa ciała. W związku z tym, że mam mutację genetyczną, będzie usuwana zarówno pierś chora, jak i zdrowa. Będą usuwane też wszystkie węzły chłonne, ponieważ mam przerzuty do węzłów chłonnych. W moim przypadku, jeżeli bym miała usuwane wszystkie węzły chłonne, jest właśnie ryzyko tego, że może dojść do obrzęku limfatycznego. Po operacji trzeba będzie rękę masować, nie przeciążać jej, ćwiczyć. Cieszy mnie to, że nie jestem w tym wszystkim sama, że będę miała zapewnioną opiekę specjalistów. Teraz zmierzę obwody na Pani kończynie górnej po to, żeby dobrać odpowiednio rękaw uciskowy. To jest rękaw, który jest profilaktyką przeciwobrzękową. Zaczęłam od drugiego pomiaru, czyli od nadgarstka. Prawa kończyna to jest 16 cm. Zakładamy go w ten sposób, że zaczyna się tutaj nad stawem nadgarstka i dochodzi do pachy, tak? Żeby cała ręka była pokryta tym rękawem i zawsze warto go jeszcze przegłaskać, przemasować tą rękę, jak założymy, żeby odpowiednio ułożyły się wszystkie te włókna. Rękaw ma zapobiegać zastojowi chłonki w kończynie górnej i przeciwdziałać obrzękowi. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry. Teraz zrobimy pomiary tętna, szybkości akcji bicia serca i saturacji, które są potrzebne nam do wykonania testu 6-minutowego, marszowego. Test ten wykaże nam i oceni Pani wydolność organizmu i tolerancję wysiłku. Każda zakwalifikowana do programu pacjentka ma wykonywany na oddziale dzień przed zabiegiem chirurgicznym 6-minutowy test marszowy. On ma za zadanie określić nam wydolność organizmu. Dzięki tym warsztatom jesteśmy w stanie pokazać Paniom, jak ważny jest ruch, jak ważna jest aktywność fizyczna i staramy się zachęcać Panie do jak najbardziej aktywnego spędzenia czasu. Ruch jest kluczowym czynnikiem przeciwdziałaniu skutków leczenia i obrzęku limfatycznego. Jak same uczestniczki projektu wspominają, wcześniej przed operacją i przed rehabilitacją nigdy nie były tak aktywne. Po naszych cyklu spotkań Panie coraz częściej same starają się angażować, coraz bardziej starają się spędzać aktywnie czas. Same mówią, że ich kondycja, ogólna wydolność się bardzo poprawia. Pacjentka ma wsparcie psychologiczne już na oddziale i to są spotkania indywidualne i rozmowy indywidualne. I jak opuści oddział, jest zaopiekowana na każdym etapie tego programu. Ma zaproponowane warsztaty psychologiczne w ilości 12 spotkań, jak również możliwość rozmowy z psychologiem, również telefonicznie. Myślę, że na każdym etapie pooperacyjnym towarzyszy pacjentce lęk związany z tym, że może pojawić się obrzęk limfatyczny. Będą bały się o to, czy ta ręka będzie sprawna, czy one będą sprawne. I ten lęk ma różną skalę, różne nasilenie w zależności od tego, jak one sobie radzą, jak się czują też fizycznie i psychicznie. I w tym wsparciu psychologicznym jesteśmy my, żeby ten lęk oswoić. Skończyła Pani chwalebnie cały program,
który jest przeznaczony dla pań. Widzę tutaj, że ma pani już też zrobiony jeszcze raz ten test marszowy i wszystkie wyniki są bardzo dobre. Tak. I teraz, jak pani pozwoli, to jeszcze zdejmiemy na chwilę rękaw, sprawdzimy pomiary po obu stronach. Cieszę się bardzo, że jestem w tym programie, że mogę z niego korzystać, że w każdym momencie, jeżeli tylko czuję jakiś niepokój, że coś może się dziać, mogę kontaktować się z lekarzami. Pacjentka, która usłyszy diagnozę rak piersi, nie pozostaje sama. Ma zapewnione bezpłatne wsparcie całego sztabu specjalistów z programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi. Wystarczy zgłosić się do Narodowego Instytutu Onkologii lub wejść na stronę pol.onkol.kielce.pl. Działania realizowane są w ramach projektu Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.